i pewne sprawy są już dawno za mną, to już nie są moje sprawy. Edyta, ja wiem, że ty bardzo rzadko wypowiadasz się na temat swojego życia prywatnego i dlatego tym bardziej jestem ciekawa twojego zdania na temat wyznań w mediach byłej partnerki, twojego byłego męża. Co ty o tym myślisz? Jak to zabrzmiało? Ja powiem szczerze, że tak jak powiedziałaś, ja nigdy nie odnoszę się do mojego życia prywatnego i pewne sprawy są już dawno za mną, to już nie są moje sprawy, dlatego też w ogóle nie czuję się w obowiązku komentowania czegokolwiek. I tak jak mówię, jeżeli coś dotyczy mnie, to jeszcze mogę się do tego odnosić, ale ta sprawa zupełnie mnie nie dotyczy, więc po prostu zostawię to zupełnie bez komentarza.